No hej, cześć Konrad. No to pokażę Ci tutaj dokładnie, o co mi chodzi, tak? Na przykładzie platformy MT4, ale z tego, co sprawdzałem w platformie MT5 jest podobnie, natomiast ja pokażę Ci na MT4, ponieważ akurat mam strategię na MT4, tak? I zrobię to na przykładzie One Night Stand, tak? Robota. Natomiast tu każdy dowolny robot, tak? Wygenerowany w StrategyQuant będzie działał podobnie. A zatem ja sobie tutaj ustawiłem wartości takie, jak sobie zrobiłem 0,10 lota, czyli takie racjonalne, tak, stop loss w punktach to będzie 40 pipsów, bo to jest na interwale daily, tak, spread 10 punktów sobie tu robię, ustawiam sobie na pierwszy test, tak, $1000, tak, long short, czyli takie klasyczne, standardowe parametry, tak. Ja sobie tutaj mam zakres od 2000 roku do ostatniego dnia, tak, puszczam sobie ten test, także spokojnie on się szybko robi, tu widzimy, że buduje się na podstawie świeczek M1, tak, czyli to jest wystarczające, jeżeli chodzi o interwał daily, także tu nie ma problemu, że on sobie teraz wczyta w te wszystkie świeczki D1, a później będzie generował sobie transakcje. No to już tą chwileczkę odczekamy i zaraz zobaczysz, jak to wszystko wygląda, nie? No, sobie tu już idzie, no, widzisz, tu już dochodzi, tu co mogę, jak sobie kliknę wykres, tak, to sobie mogę sobie podglądać wykres, także to akurat ostatnio Cię trochę interesowało, bo myślałeś chyba, że tej funkcji nie ma na MT4, no jest, jak widzisz, działa fajnie, tak, tutaj sobie widać, że generuje transakcje, tak, tutaj mam wykres w dzienniku, tak, wszystko dobrze chodzi, hula, tak, ustawienia, ile mi zostało. Dobra, popatrzymy sobie na wykres, tak, jak on tutaj sobie idzie fajnie. Jeszcze się coś napije. A podoba mi się, jak zasuwa, tak, taka krzywa kapitału, tym bardziej, że to nie jest strategia, widzisz, wygenerowana przez StrategyQuant, natomiast została ona stworzona w 92 roku, na danych przed 92 rokiem, a widzisz, od 2002 roku w sumie dosyć dobrze wygląda, z pewnymi tutaj okresami stagnacji, ale mimo wszystko jest zadowalające. No i teraz tak, o co tutaj chodzi? Teraz tak, przyłączę się na raport, tak? Tu mamy raport, na co ja pierwsze patrzę. Błędy na wykresie 0. Jakość modelowania jest to maksymalna, jaka można uzyskać na danych z MetaQuotes, czyli 90%, ale to jest naprawdę wystarczające i jest dobre. Następna rzecz, słuchaj, tutaj są w MT4 dwie straty, tak, jest maksymalna strata względna i strata relatywna. I teraz tak, jeżeli przełączę to na język angielski, to tu będzie pisało maksymalny drawdown, a tutaj coś innego będzie pisało, przy czym tutaj trzeba rozróżnić, bo to jest troszeczkę tutaj nieporozumienia w internecie. Wszyscy pokazują tą maksymalną stratę względną. Błąd to jest jeden wielki błąd, ponieważ strata relatywna to jest strata, tu mamy 50% od wielkości salda, tak? Czyli to jest ważne, jeżeli się przełączymy tu na wykres, tak? To możemy zauważyć, jeżeli na przykład zaczęliśmy od 1000, tak? To gdzieś tutaj w tym momencie było 500, powiedzmy 500 euro, tak? Czyli od wielkości salda, tak samo tu mamy taką wielką stratę i ona jest liczona na przykład od tej kwoty, tak? No, przy czym to nie jest ta strata, to jest ta tutaj strata, tak? Czyli strategia zaczęła tutaj zarabiać i ona nagle, łochup, straciła 50% od wielkości salda, tak? To jest ważne. To jest właśnie istotne i to jest właśnie ten drawdown i on tutaj jest na poziomie 50%, co dla mnie oznacza już bankructwo strategii. I teraz tym parametrem no możemy sterować, tak? Możemy sterować i teraz tutaj uwaga, bo możemy go zwiększać lub zmniejszać. Jak to zrobić? No w bardzo prosty sposób, tak? Jeżeli mamy tutaj 50%, no to zobacz, zrobimy coś takiego, wchodzę we właściwości strategii i co zmieniam? Zmieniam z 1000 na 2000 depozyt, tak? I puszczam teraz Zobacz, jeszcze raz test i zobacz, nie ingerowałem w ogóle w strategię, zmieniłem tylko wielkość depozytu. I zaraz coś zobaczysz. To się wydaje takie przy jednej strategii mało istotne, natomiast później Ci wyjaśnię, jakie to ma znaczenie na budowę profesjonalnego portfela, bo akurat w tym przypadku ma to olbrzymie już. To już ma tak kolosalne znaczenie, że trudno, żeby tego nie docenić. No i zaraz zobaczymy, tak, tutaj się buduje nam strategia, prawda? W zasadzie krzywa kapitału nie powinna odbiegać, tak, od tamtej, która była. Zobaczymy, ile nam jeszcze tutaj zajmuje. Jeszcze chwilę, to w sumie szybko idzie, nie jest tak prosto. Ten mój komputer w miarę jakoś daje radę, tak, wystarczająco, tak, nie jest super, ale wystarczająco. Dobra, zobaczymy. No jedziemy. Przypominam, że poprzedni drawdown był od poziomu salda 50%, tak? Ponad 50% tam było, tak? Ponad 50%. Tak, mamy skończony, tak, zakończyło się, zobaczymy na raport, zobacz, 28%, zobacz, wystarczyło tylko podnieść procent kapitału, a to dlatego, że zmienia się całkowicie geometria, słuchaj, zmienia się geometria wszystkiego, zmienia się geometria prawie wszystkich parametrów, w tym przypadku to, co nas interesuje, spada obsunięcie kapitału. Zobacz, często ludzie sprawdzają swoją strategię na MT4, nawet na StrategyQuant i wychodzi dużo obsunięcie kapitału, wystarczy zwiększyć, słuchaj, depozyt, ponieważ obsunięcie kapitału jest liczone od salda, tak? Jeżeli zwiększysz depozyt, zmienia się geometria, wówczas zmienia się tak samo obsunięcie kapitału. Także takie obsunięcie kapitału jak tutaj, to jest relatywnie dobre, tak? No to dlaczego o tym mówię? Jeżeli chodzi o pojedynczą transakcję, być może to nie ma takiego znaczenia, ale Konrad, jeżeli chce zbudować na przykład portfolio, tak? I w tym portfolio będą działały, ja może to narysuję, będzie działała tutaj jedna strategia, będzie działała druga strategia i będzie działała trzecia strategia. I tak, jedna strategia będzie miała, nie wiem, 50% obsunięcia, druga będzie miała 42% obsunięcia, trzecia będzie miała 25% odsunięcia. Jeżeli sobie to skumulujesz wszystko, tak, to Cię wychodzi ponad 100% obsunięcia kapitału, tak? Czyli nie można tak w taki sposób łączyć sobie strategii. Jeżeli łączymy te strategie, to okazuje się, że na pierwszej strategii, tak, musimy doprowadzić tą strategię do jakiegoś tam obsunięcia kapitału, które ma na przykład 15%, tak? Ono ma 15%. I przykładowo przy depozycie, bo tu jest ważne, przy depozycie powiedzmy $300, tak? Inna, kolejna strategia, którą chcemy włączyć, ona będzie miała na przykład 10%, tak? Obsunięcia kapitału przy depozycie $200, tak? Nie przy tym samym, przy innym, każda strategia po to, żeby uzyskać odpowiednie obsunięcie kapitału, potrzebuje określonego depozytu, tak? Kolejna strategia będzie miała na przykład, załóżmy znowu 10%, tak? Obsunięcia, ale już na przykład może mieć przy depozycie $500, tak? Bo my tego nie wiemy, to dopiero my musimy sprawdzić i ustalić, jaki ten relatywny, nasza strata relatywna jest, tak? W sumie wiemy, że na portfolio tych trzech strategii, tak, potrzebujemy depozyt $1000, tak? Wtedy oszacowaliśmy, że możemy w miarę bezpiecznie handlować. O to mi właśnie chodzi, tak? Natomiast w jaki sposób, bo może być tak, że nas nie stać na zwiększenie depozytu, no to w jaki sposób możemy to inaczej zrobić? No jest bardzo prosta sprawa. Znowu wchodzimy w ustawienia strategii. Zaraz ja muszę to w jakiś sposób wyłączyć. No wchodzimy teraz w ustawienia strategii. Właściwości. Skoro nie możemy zwiększyć depozytu, tak, ja go z powrotem cofnę do $1000. Tak, mam $1000. To kolejnym parametrem, który jest skorelowany, to jest parametr, już Ci mówię, wielkości lota, tak? Czyli jeżeli ja nie mogę zwiększyć depozytu, to obniżę lota. Z 0,10 na 0,05, tak? I zobaczymy, jaki wyjdzie nam wynik. Ja to puszczam jeszcze raz. Zaraz zobaczymy. Jeszcze chwilę. No to już nam się ładnie nasza krzywa rysuje. To jest to właśnie obsunięcie, tak? Tutaj, co było to największe do o 50% od ostatniego salda, tak? Najwyższego. No powoli idzie nam tutaj. Jeszcze chwilę. No i już jesteśmy, tak, zobacz, widzisz? Strata relatywna przy 1000 jest 28,07. To samo, co byśmy podnieśli depozyt, czyli jeżeli nie stać nas na zwiększenie depozytu dla tej strategii, bo ta strategia, no niestety, ona wymaga depozytu takiego, a takiej geometrii rachunku, a nie innej, żeby zachować taki relatywny drawdown. Jeżeli nas na to nie stać, po prostu obniżamy wolumen transakcji. I sterując lub większością depozytu lub wolumenem transakcji możemy zbudować portfolio, które jeżeli skumulujemy tam 3, 4 czy 10 strategii, to one w całości nie mogą mieć obsunięcia, przyjmijmy 40%, między 30 a 40%, tak? Wszystkie w całości. Do każdej strategii, niestety, ale do każdej strategii powinien być osobno dobrany wolumen, osobno dobrany depozyt i osobne konto. Chyba że strategie są na tyle podobne i mają na tyle podobne relatywne usunięcie kapitału, że możemy grać dwoma strategiami na jednym koncie, ale to wtedy tak samo wiadomo, że obsunięcie kapitału z obu strategii nie może przekraczać te 40%. Ja mam nadzieję, że to jest w tym momencie zrozumiałe i pozwoli Ci może, nie wiem, zastanowić się nad tym. Natomiast często jest tak, że w zasadzie, słuchaj, to co nas interesuje w strategii, to żeby krzywa piła się do góry. Natomiast to, jakie jest obsunięcie kapitału, widzisz, można sterować, zwiększając depozyt lub obniżając wolumen transakcji, nic więcej. Reszta strategii będzie zarabiać. Wiele razy widziałem takie strategie, które traciły tylko dlatego, że była zła geometria rachunku. Wystarczyło zamiast tutaj $1000, wystarczyło to zwiększyć do 2000, może 3000, może ona potrzebuje 5000, żeby mogła zarabiać, tak? Bo to wszystko właśnie zależy od tego obsunięcia kapitału. A zatem zostawiam się z tym i życzę Ci miłego weekendu. Trzymaj się, cześć.